Cześć. Zawsze słyszymy, że obiektywy szerokokątne do fotografii krajobrazowej jest to najlepszy wybór. I to jest fakt. Jednak z czasem zauważamy, że nasze zdjęcia zaczynają się powtarzać, czy też wyglądają troszeczkę podobnie i wówczas warto sięgnąć po coś nowego. Właśnie po teleobiektyw. Mam nadzieję, że te cztery powody, które Wam przedstawię do używania teleobiektywu fotografii krajobrazowej, zainspirują Was i sięgniecie właśnie po te obiektywy Waszej fotografii dla odkrywania czegoś innego w fotografii krajobrazowej. Aura dzisiaj dosyć piękna. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo zakłóceń gdzieś w dźwiękach dookoła. Zapraszam. Pierwsza rzecz to zacznijmy zauważać wycinki w jednym wielkim krajobrazie, w tej przestrzeni, którą zawsze widzimy, którą fotografujemy obiektywami szerokokątnymi. Jeżeli chodzi o fotografowanie teleobiektywem, skupiamy się właśnie tylko na tych detalach, które wypełniają cały ten krajobraz. Fotografowanie na szerokokątnych obiektywach daje poczucie odbiorcy bycia w tym miejscu, ale jeżeli właśnie użyjemy teleobiektywu, skupiamy się na pojedynczych detalach, wówczas jest to całkiem inna perspektywa i inny świat dla właśnie odbiorcy, który może właśnie to wtedy zaobserwować, ten kawałek detalu. A teraz poproszę, żebyśmy zrobili krótki eksperyment, żebyście się rozejrzeli dookoła i gdziekolwiek jesteście. I znajdźcie takie miejsce, na które będziecie patrzeć i w miarę będzie Was odprężać. Poszukajcie takiego miejsca. I teraz tak, jeżeli macie takie miejsce, ja powiedzmy mam tutaj drzewo, piękne drzewo. I teraz zróbcie z dłoni lunetę, tak jakby lunetę, i spójrzcie w tej chwili na to miejsce, które patrzyliście wcześniej. Czy wygląda tak samo? Nie wydaje mi się. Jest całkiem inne. Drugą wskazówką, jeżeli chodzi o używanie teleobiektywów, jest dobieranie mądrze kompozycji. Używając teleobiektywów, bardzo sobie skracamy obszar tego szerokiego krajobrazu. Wówczas, skupiając się na jakimś detalu, bardzo musimy starannie dobrać kompozycję, ponieważ bardzo łatwo tutaj polec, więc warto na dane miejsce poświęcić bardzo dużo czasu. Jeżeli używając teleobiektywu przybliżamy nasz obiekt, usuwamy z tej przestrzeni bardzo wiele innych obiektów i wówczas to sprawia, że nasza kompozycja jest wtedy kluczowa. Trzecia moja wskazówka to jest poświęć więcej czasu na analizę kadru. Również to się odnosi do powyższych dwóch punktów, których wcześniej omówiłem. Ważne jest, aby poświęcić troszeczkę czasu na analizę tego, co będziemy fotografować, jak to chcemy przedstawić z tego wycinka krajobrazu. Tutaj za bardzo się nie sprawdza metoda przymierz i zrób zdjęcie. Tutaj trzeba się skupić na elementach, które chcemy pokazać. Tu bym proponował użycie teleobiektywu, zerknięcie przez niego i poszukanie elementu, który chcemy fotografować. Wówczas warto się skupić na tym, jak chcemy fotografować dany punkt, który nas interesuje, jak go przedstawić i również jakich odpowiednich ustawień do tego użyć, aby było to według naszych oczekiwań. To nowe perspektywy dzięki użyciu teleobiektywów. Kolejną zaletą używania teleobiektywów jest to, że czasami stojąc na klifie nie musimy ryzykować podchodząc do niego, do samej krawędzi. Czasami warto się skupić tylko na wycinku tego kadru i wówczas pokazujemy nie całość klifu, tylko ten wycinek, który tak naprawdę pomaga w zbliżeniu i ujawnieniu detalu z tego właśnie miejsca, co daje całkowicie inną perspektywę, niż byśmy czasami oczekiwali. Ja nie mówię, że mamy nie robić szerokich kadrów, ale mówię tutaj, jakie mamy korzyści z korzystania teleobiektywów i właśnie skupienie się czasami na danych elementach, to daje nam całkiem inne perspektywy, detale góry. Tak samo, gdzie możemy sfotografować część góry,
a nie cały obszar i to daje naprawdę wiele nam innych zdjęć w naszej galerii. Teraz podsumowując całość, fotografia krajobrazowa z teleobiektywami nie musi być dla każdego, ale nauka wykorzystywania teleobiektywów od czasu do czasu może nam przynieść wiele korzyści. Pomiędzy tymi wielkimi krajobrazami, które fotografujemy, czasami warto zwolnić i skupić się na kilku małych elementach, które czasami potrafią zmienić wszystko w naszej fotografii. A teraz pytanie, czy macie jakiś teleobiektyw w waszym plecaku? I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Te parę wskazówek, o których wspomniałem, mam nadzieję, że przyniosą wam wiele korzyści w korzystaniu z teleobiektywami, ponieważ wiele osób w ogóle nie korzysta z teleobiektywów i przyznaję się, ja też przez długi czas nie korzystałem z tych teleobiektywów, z tych obiektywów u siebie, ale od jakiegoś czasu postanowiłem właśnie, że będę z tych teleobiektywów korzystał i naprawdę dają dużo do myślenia. Może więcej od nas oczekują, ale też nam więcej dają, ponieważ skupianie się czasami na elementach daje całkiem inne zdjęcie, całkiem inne perspektywy i niż fotografowanie na szerokokątnych obiektywach. I bardzo polecam właśnie, żeby się skupić na obiektywach mniej więcej 80-200 ogniskowe czy 80-400 dłuższe, ponieważ zobaczycie sami, ja sam wiem po sobie, że to wiele profitów przynosi, jeżeli chodzi o fotografowanie. Mam nadzieję, że wam to się wszystko podobało. Było w miarę klarowne. Jeżeli możecie, kliknijcie kciuk w górę, dzielcie się tymi filmami. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzał sąsiad z kosiarką, samoloty, samochody, jeszcze dzieci gdzieś wokoło i ptaki są. Czasami tak bywa. Trzymajcie się, pozdrawiam was, Rafał Różalski.